Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. Kolor, rozmach i pracowitość. Skoro zastaliście mnie przy krosnach, możecie być pewni, że przyszedł czas na region opoczyński. Serdecznie zapraszam na kolejny kurs z cyklu Kultura Ludowa w sieci. Dziś przed nami krótka historia regionu, prezentacja strojów, nauka tańców regionalnych i przyśpiewki. Przypominamy, że po każdym kursie możecie otrzymać wyjątkowy certyfikat. Wystarczy przesłać dzisiejsze hasło na adres ludowakulturawsieci@marcak.pl. Hasło otrzymacie ze słów kluczy, które pojawią się w trakcie dzisiejszego kursu. Moi drodzy, czas pędzi nieubłaganie. Właśnie znaleźliśmy się na półmetku naszych kursów. Po polonezie i mazurze, które rozpowszechniły się w całej Polsce, ale nie mają swojego konkretnego regionalnego źródła, zaczęliśmy podróż po zakątkach naszego kraju. Najpierw odwiedziliśmy wsie dawnego księstwa łowickiego, gdzie nauczyliśmy się kujawiaka i oberka. Później zahaczyliśmy o krakowskie sukiennice, gdzie poznaliśmy krakowiaków zachodnich. Zwiedziliśmy również region kujawski. I wybraliśmy się na Kurpie Zielone. A dziś zabieramy Was do regionu opoczyńskiego. Region opoczyński charakteryzuje się różnorodnością. Dzięki tkactwu, które rozwinęło się zarówno we wsiach, jak i w mieście, folklor opoczyński stał się rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Tkackie tradycje przetrwały. Barwne, bogato zdobione tkaniny do dziś robią wrażenie. Kobiety w regionie opoczyńskim zakładały na głowę chustę. Była zdobiona motywami kwiatowymi, przeważnie w odcieniach niebieskiego, zielonego lub pomarańczowego. Koszule były dekorowane szydełkową koronką doszywaną do kołnierza i mankietów. Kiecka składała się z krótkiego stanika i zszytej z nim spódnicy. Stanik ozdabiano aksamitkami, a zapinano na haftki lub kolorowe guziki z masy. Spódnica była uszyta z 4-metrowej tkaniny, a jej prążki układały się pionowo. Do dolnej krawędzi kiecki i w połowie jej długości doszywano aksamitkę. Wielkość zapaski zależała od długości kiecki. W jej połowie zaczęto doszywać pasmanterię albo kilka rzędów aksamitek.
Zapaski wiązano za pomocą kolorowych krajek, których końce zdobiono pomponami. Miały charakter magiczny, chroniły przed złymi siłami. Zapaski zawsze były w kolorze kontrastowym do koloru kiecki. Do sznurowania trzewików wykorzystywano czarne tasiemki, chociaż panny i młode mężatki zakładały do butów także kolorowe sznurowadła. Mężczyźni najczęściej nosili czapki maciejówki. Koszula miała krój przyramkowy. Wszywano niewielki wykładany kołnierzyk, a pod szyją była wiązana za pomocą tasiemki lub spinana guzikiem. Męski lejbik odznaczał się prostym krojem dopasowanym do figury. Kamizelki miały wykładany kołnierzyk i kieszenie. Noszono plecione lub tkane pasy, których długość osiągała nawet 4 metry. Zakładano je na kamizelki. Spodnie, zwane portkami, szyto z sukna lub lniano-wełnianej tkaniny, a koszule wkładano do spodni. Zwieńczeniem stroju były buty z cholewami, do których wpuszczano nogawki portek. Polkę tańczy się w obrotach w prawo lub w lewo, trzymając zamknięty. Teraz z moim partnerem pokażemy Wam tramplankę. Przygotowaliśmy do nauki jest taniec staroświecko. Taniec ten składa się z pierwszej części wolnej, gdzie po prostu bujamy z jednej nogi na drugą i akcentujemy, przechodząc sobie spokojnie trzy kroki. Później jeszcze raz rozbujamy, możemy w drugą stronę przejść trzy kroki. Następnie jest to polka w obrotach, i polka jest przyspieszana w trakcie muzyki, którą będziemy słyszeć. Przedstawimy Wam teraz taniec staroświecko. Thank you.
was zagadkę. Jaki rodzaj czapki nosili mężczyźni w regionie opoczyńskim? Liczę, że region opoczyński zrobił na was wrażenie, a nauka kroków była pretekstem do dobrej zabawy. Żegnam się z wami i zapraszam na kolejny kurs. W ramach cyklu Kultura Ludowa w sieci zapoznamy się barwnym regionem lubelskim.